Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. W poniżeniu naszym pamiętał o nas, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga niebios, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Psalm 136, werset 1, 23 i 26. Ilustracją do tego fragmentu Słowa Bożego może być świadectwo pewnego człowieka o jego drodze wyjścia z uwikłania w przestępczości. Miał ten człowiek na imię Didier, pochodził z Afryki, nigdy nie zaznał normalnego życia rodzinnego, już jako dziecko musiał sam zorganizować sobie niezbędne do życia rzeczy. No i zaczęło się niewinnie, ale z czasem nie poprzestał na zwykłych kradzieżach. Dołączył do gangów, w grupie czuł się silny. W pewnym momencie kradli nawet broń policjantom i dokonywali napadów z bronią w ręku. Podczas jednego z tych napadów Didier został złapany i trafił do więzienia. Miał wtedy zaledwie 12 lat. Warunki w więzieniu nie były łatwe, nawet w sekcji dla nieletnich. Jeśli nie miało się rodziny, która mogłaby jedzeniem lub pieniędzmi wspomóc, żyło się tylko z miski kukurydzy lub ryżu dziennie. To było niewiele dla nastolatka. Warunki higieniczne również były bardzo skromne. I wtedy tenże Didier, który miał wtedy 18 lat, zauważył, że stał się w więzieniu dorosłym mężczyzną. Proces karny nie został wtedy jeszcze zakończony, więc nie wiedział, jak długo pozostanie w więzieniu. A jednak Didier patrzył w przyszłość z ufnością. Sam wtedy mówił o sobie, jak do tego doszło. Dziękuję Bogu, że trafiłem do więzienia, ponieważ tutaj poznałem miłość Boga do mnie jako grzesznika. Jego Syn, Jezus Chrystus, oddał swoje życie jako okup za moje grzechy. Przyjąłem to z wiarą i wiem, że jestem zbawiony. Gdybym kontynuował swoje stare życie, byłbym teraz na drodze do piekła. Jednakże teraz jestem dzieckiem Bożym, bo uwierzyłem Panu Jezusowi Chrystusowi, narodziłem się na nowo. Chwalmy Pana, gdyż wciąż trwa łaska Jego, jak właśnie czytaliśmy w Psalmie 136, wersecie 1.